Takie władowania zdarzają się tylko kilka razy w roku. To tak zwane bawole echo. Witam moi drodzy, tym razem już jesteśmy po przejściu niżu, bądź burzy, bądź sztormu Kiaran przez Europę Zachodnią. On co prawda nadal się znajduje, jego ciśnienie nadal w tym momencie jest całkiem niskie, ponieważ jest to 957 hektopaskali, niż Emir nadal meandruje nad Morzem Północnym, ale jak wspominałem w poprzednich materiałach, on nie dotrze nad Morze Bałtyckie, nie przyniesie nam tak mocnego załamania pogody, natomiast będzie tutaj powoli wypełniał się nad Morzem Północnym, przynosząc opady deszczu, szczególnie na Wyspach Brytyjskich oraz w krajach Beneluxu, i 4 listopada powinien już mieć 960 hektopaskali, więc już powinien być zdecydowanie słabszy. Od zachodu będzie szedł kolejny niż, ale o tym będę mówił w kolejnym materiale, na kolejnym live'ie w dniu jutrzejszym. I cóż z tym niżem? Co się w ogóle zadziało? Czy on był naprawdę tak poważny, jak mówiliśmy na live'ie wczoraj? Widzieliście zapewne, że bardzo silne porywy wiatru były, te fale były bardzo wysokie i faktycznie tak było. Te główne wydarzenie już było po tym live'ie, było gdzieś tak po godzinie 24, między pierwszą a drugą. Tutaj dobrze nam pomogą modele numeryczne z Francji oraz z Wielkiej Brytanii i zerkamy sobie na MeteoCiel z Francji i mamy drugi. Zobaczmy od początku. Zerknijmy sobie na... Okej, mamy tutaj pomiary ze stacji meteorologicznych. Możemy sprawdzić, gdzie były najsilniejsze porywy wiatru. I widzimy, że około godziny 23-24, w momencie, kiedy jeszcze byliśmy na tym live'ie, najsilniej wiało tutaj na... w Brytanii, w tych okolicach, porywy do 150 do 170 km na godzinę i tam te porywy były najsilniejsze, ale o 1.30 mieliśmy już 178-180 km na godzinę, o godzinie 3.40 193 km na godzinę. Ja tu na tej mapie nie widzę porywów powyżej 200 km na godzinę, ale te porywy są. Te porywy były, ponieważ widzieliśmy to chociażby na kanale, znaczy na naszym, na fanpage'u chociażby tutaj, nie wiem czy naszym, ktoś wrzucał, nie wiem czy polscy łowcy burz nie wrzucali, a chyba wrzucali. Tak, jest 207 km na godzinę. To jest dopiero prędkość, co? 207 km na godzinę. Oczywiście im dalej w kierunku lądu te porywy wiatru były już mniejsze, ale były tam naprawdę konkretne porywy wiatru. To było naprawdę coś niesamowitego. Tak, Odyn musi uważać, bo kolejny niż idzie. Ale o tym będę mówił w dniu jutrzejszym. Więc te porywy wiatru naprawdę były duże. Potem już ta prędkość wiatru spadała. Tam oczywiście jeszcze opady deszczu, prócz opadów deszczu jeszcze burze, bo te burze jak najbardziej tam występowały i tych burz było całkiem dużo. Ta strefa była nad kanałem La Manche, ale i dalej nad Morzem Północnym. Jeżeli w tym momencie wejdziemy sobie, to mamy godziny wieczorne w czwartek. Jeżeli w tym momencie wejdziemy sobie na Windy, to już widzimy pozostałość. Ale tutaj znajduje się formacja liniowa, która przynosiła burze i było tych burz dość sporo na tym obszarze. Więc działo się i zdecydowanie jeszcze tam się dosyć dużo dzieje. Oczywiście silne opady deszczu, ale już sytuacja tu jest zdecydowanie bardziej spokojna do tego, co było w ostatnich godzinach. A co było w ostatnich godzinach? Zerknijmy sobie. Tu mamy Havre, drzewo, które leży na budynku. Ogólnie, jeżeli wpiszemy sobie Kiaran, hashtag, to znajdzie nam dosyć dużo ciekawych rzeczy.
Jak czytamy w Met Office, na stronie Met Office, sztorm Ciaran ustanowił nowy rekord najniższego średniego ciśnienia na poziomie morza odnotowanego w Anglii i Walii w listopadzie z wartością 953,3 hektopaskala w Plymouth i 958,5 hektopaskala w St. Anton. Kurczę, no tu. Tu, możecie sobie przeczytać. Nie będę sobie języka łamał. W każdym razie było to najniższe ciśnienie odnotowane w Anglii i Walii w listopadzie. To coś już mówi. Tu znów wracamy do Francji, do wybrzeży Brytanii, wybrzeży zachodnich, północno-zachodnich. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tak nie wyglądało to na kamerach, prawda? Tu już widzieliśmy. Zobaczcie, wszystkie drzewa leżą. Tam dalej, jeszcze w oddali widać, wszystkie drzewa są położone. Więc naprawdę, naprawdę sytuacja była niebezpieczna, była groźna i to, no, huragan jakby nie patrz. A co w mediach piszą na ten temat? No, z Niderlands. Tu w Niderlandach całkiem spokojnie było, więc... Natomiast mamy informację, że jest jedna osoba zabita, 5 rannych. W Madrycie huragan Ciaran spowodował śmierć jednej osoby i co najmniej 5 rannych. Wszystkie te ofiary zostały tutaj przygniecione przez drzewo, które spadło na przejście dla pieszych. A tam porywy wiatru były słabsze jak tutaj. Więc każdy wiatr jest bardzo niebezpieczny. Cóż dalej? Czyli co 6 osób, to jest z drugiego, tamten był materiał z wcześniejszych godzin, tutaj mamy z drugiego. Zobaczcie, ogólnie 6 osób zginęło, to jest jeden z najnowszych artykułów Reutersa. Aha, reklama, to nie. Kierowca ciężarówki zabity przez spadające drzewo we Francji. Spadające drzewa powodują również śmierć w Hiszpanii, Belgii, Holandii. Dach zerwany w domu w Jersey, setki odwołanych lotów do i z Amsterdamu. Czyli tak, mamy 6 osób, które zginęły, potwierdzonych. Kierowca ciężarówki zginął, gdy spadło na niego drzewo we Francji, a drugi zgon odnotowano w Hawrze. Spadające drzewa spowodowały również śmierć kobiety w stolicy Hiszpanii, Madrycie i innej na południu Holandii. W belgijskim mieście Gandawa zginęły 2 osoby, 5-latek i 64-letnia Niemka odwiedzający kraj. Oba zgony były spowodowane spadającymi gałęziami. We Francji 1,2 miliona gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. Władze w Brytanii wezwały ludzi do pozostania w domach i unikania wiatrów, które osiągały prędkość 207 km na godzinę, czyli faktycznie te 207 było... Tak jak wspominaliśmy, powiem wam tak, rannych zostało 15 osób jeszcze prócz tej śmierci we Francji, w tym 7 strażaków. Dużo ofiar, dużo ofiar. Porównywalnie do tych orkanów. I tu na koniec jeszcze jedna rzecz związana z tymi orkanami. Orkan. Ja pozwoliłem sobie mówić orkan. Orkan Ciaran, bo mi jest tak łatwiej. Niektórzy na Facebooku mówią, że nie powinno się tak mówić, że to jest po prostu sztorm. I teraz pytanie, jak nazwać tak głęboki niż? Bo jeśli chodzi o imię, w tym wypadku Ciaran, i jak najbardziej, okej. Tylko czy to jest orkan, czy to jest huragan, czy to jest głęboki niż, czy to jest cyklon? To jest bardzo dobre pytanie. Orkan? Tą nazwę stosują Niemcy. Tą nazwę stosuje niemieckie biuro meteorologiczne, DWD, i oni
jeżeli coś przemieszcza się w ich okolicach, to jest to orkanem. W przypadku Wielkiej Brytanii jest to sztorm. Met Office zawsze nadaje imię, ale przed tym jest to sztorm bądź burza. W Polsce w sumie nie mamy. Nie mamy takiego jakiegoś swojego nazewnictwa, więc my przyjmujemy, że to jest orkan. Więc teoretycznie jakby ten niż przeszedł nad Morze Bałtyckie, to wtedy faktycznie by trzeba było mówić na niego orkan. Natomiast jeżeli on jest nad Morzem Północnym, to teoretycznie orkan nie powinniśmy mówić. Głupotka taka, ale zwracam na to uwagę, jeżeli w jakichś artykułach będzie, że to nie jest orkan, tylko sztorm, no to w sumie według Niemców to jest orkan, według Brytyjczyków to jest sztorm, a według Polaków to jest głęboki niż huragan. No nie wiem, tak można to nazwać.